Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to miło mi Was gościć i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Ci, którzy są ze mną już od dłuższego czasu, wiedzą, że od bardzo długiego czasu zbieram się za nagranie dwóch filmów i w końcu stwierdziłam, nie, siadam, nagrywam i nie ma bata. A mianowicie z nowościami, które ostatnio się u mnie pojawiły, a jest ich od groma. I obiecałam Wam film na ten temat, bo chciałam makijaż, ale wiecie, no nigdy też nie wiem. Pięć różnych podkładów, które wybrać i zawsze stawiam na ten sam, ale nie tym razem. Zebrałam się w sobie i co? I jest. Dzisiaj pokażę Wam film z moim ostatnim zakupem, z ostatnim zakupem w Sephorze. No to nie zamówieniem, tylko już zakupem, bo wybrałam się stacjonarnie, a następne postaram się, żeby właśnie były nowości. Wszystkie, które mam, które na przykład mają już miesiąc, dwa, bo takie też są. Część już, niektórą część już używałam. Wam też wszystko powiem, ale wpierw zamówienie. Leci. Od razu Wam też powiem, że wszystkie, dobra, większość produktów, które Wam dzisiaj pokażę, mam od razu już na twarzy. Poza moją jakby bazą przedmakijażową, czyli standardowo jest to pod oczy korektor Dermedic Hydrant Trójka i maseczka z Perfekty Express Mask Rozświetlenie. To jest moja standardowa baza już od jakiegoś czasu, więc teraz nie będę zmieniać z racji tego, że nos mi coś na twarzy wychodzi. To jest to. Mam za jasny podkład, bo kupiłam go już, a konto późniejszego czasu, bo za chwilę zblednę, ale musiałam go przyciemnić i tu sięgnęłam po Heana, Foundation Darkened, oliwkowy przyciemniacz do podkładu. I z racji tego, że nie mam tu w swoim zbiorze jakby korektora, a koniecznie chciałam użyć i też testuję nowy. Ogólnie rzecz biorąc, wpierw powinien się tamten filmik pokazać o nowościach, ale nie mogę się doczekać, żeby Wam ten pokazać, więc już Wam zdradzę. Testuję korektor z Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. No i tylko te, oprócz bazy, tylko te dwie rzeczy są drogerii, nazwijmy to drogeryjne. A tak to wszystko mam z Sephory, więc jedziemy. Zacznę od. Powinnam tak w sumie wyciągać po kolei, ale zacznę od. Aha, dobra. Produkt, który w ogóle jest już od dawna, nie wiem, czy on tu się znalazł. Mniejsza z tym. Zaczniemy od podkładu. Jeśli chodzi o podkłady, to ostatnio zakupiłam dwa. Mój stały podkład, który po prostu kocham i jest. The best of the best, ślubny, wszystko to standardowo Double Wear od Estée Lauder. Ja mam w odcieniu 1W1 Bond. Więc ja na ślub kupiłam sobie jeden i teraz sięgnęłam po taki drobny zapas kolejnego. No, wam, ja go uwielbiam i wiem, jest ciężki, ale ja mogę sobie na taki podkład pozwolić, jeśli chcę, no i po prostu go chcę. Nie wiem, jak to wyjaśnić, moje oczy robi zauroczenie Estée Lauder właśnie tym podkładem. Przepraszam. Drugi podkład, który kupiłam i który właśnie dzisiaj użytkowałam z przyciemniaczem z Hanna, jest Lancôme Teint Adol. Wiecie, o co chodzi. Nie będę kaleczył po prostu francuskiego. To jest mój pierwszy podkład i ja wziąłem w odcieniu 00005 Beige Ivory. Jest jasna, ale na mnie będzie idealna na po prostu zimę. Po prostu uwielbiam Lancome za tą różę. Naprawdę, żeby nie było, jest użyty. No i ja mam go dzisiaj na twarzy. Mówię, musiałam go przyciemnić. No wiem, to nie jest tak do końca sprawdzenie, bo wiadomo, przyciemniać. Może coś nie współgrać, no ale musiałam go nałożyć dzisiaj. Więc to są dwa podkłady. Chyba dwa. Mam nadzieję, że tylko dwa, które kupiłam. No, a ten Lancôme, jak wiecie, chodził za mną i chodził. I. Ach, mi spadł. I chodził, więc.
tłumus, więc od razu wiecie. Kontrola, jak wyglądam. Dobra, jest. Jeśli chodzi o pudry, to mam dwa różne. I tak samo użyłam jej dzisiaj. Użyłam jeden i drugi. Po tej części mam jedną, po tej części mam drugą. Na tą część i na ten korektor. No ogólnie na korektor. Użyłam pudru z Yves Saint Laurent Powder Compact Radiance. I to jest mat. W odcieniu 03 beige. W ogóle powiem wam, że jak zobaczyłam i wyjąłam z opakowania. Zobaczyłam puder w takim. Uwierzcie mi, zatkało mi. Dodatkowo oprócz tego, że ten, mam jeszcze w słodki sposób gąbkę, której możemy, nie musimy, bo przeważnie gąbki są wrzucone w puder, więc no. A ja go już używałam. Przyznaję się, bo to dokładnie jest chyba to są zakupy. Sobotnie. Tak. Chciałam sobie przypomnieć. Więc ja już go używam dwa dni, więc musicie mi wybaczyć. Taki tu mamy. Może bym folię z lusterka zdjęła w końcu. Ale tu mamy takie lusterko, może bym naprawdę folię zdjęła. Dobra, później będę się bawić. Powiem wam, że opakowanie. Niestety widać jaka to marka, bo naprawdę jest luksusowe. I on też nie, jakby nie bieli. I jest jeszcze, nie wiem ile w ogóle jest odcieni. Wiem, że jest jeszcze czwórka, która jest po prostu różowa. Niby nie jest to różowa, ale nazwa jest róż, więc jednak obstawiam, bo czytałam, że nie, ona nie jest różowa. Ludzie, jeśli nazwa jest Rose, no to musi być różowa. A potem przy cerze takiej normalnej, znaczy neutralnej, bez odcienia różowego, czy bez naczynek, czy chociaż nawet z odcieniem różowym, nie widzicie tej różnicy, to tak przynajmniej przy neutralnej, ale opalonej, to już widać, że to jednak jest różowy. Tak podekscytowana, nie wiem czym nawet. I drugim pudrem, którym użyłam na tą część, jest w końcu. Nie mogłam się nacieszyć, że go dorwam. Too Faced serii Peach Perfect. Tak. Koniecznie chciałam go dorobić. Nie, musiałam. Po prostu uwierzcie mi, że musiałam. On w ogóle ma, nawet wiecie co, nie spojrzałam ile ma gramów. Too Faced 2017 produkt. A 35 gram. No. Wiem, że dziewczyny pisały, że się nie nadaje pod oczy, wiecie, tego typu rzeczy. Ja nie, jedyny minus to dla mnie jest po pudrze z Becky, pamiętacie, który miał oprócz takiego zamykania, tu miał siateczkę, co mi bardzo odpowiadało, co mi się już skończyło. Zobaczcie, co mi się skończyło. No, przyzwyczaiłam się do tego, że wiecie, że pędzlem naciskam i nabieram produkt. Tu już niestety mamy. To plastik, ale też super, bo mi się nie wysypało. Rzucałam tym pudrem dzisiaj już 4 razy i mi się nie wysypało, więc po prostu trzeba przychylić i na dekielek. No, po prostu na dekielek go trzeba wysypać, ale może nie mogę się doczekać, jakby go więcej testować, bo ja mam go dzisiaj pierwszy raz. Widzicie, że użyję lusterka. I powiem wam, że jak na razie korektor po jednej i po drugiej stronie wygląda tak samo. Oj, zasunę się twarz. No, miałam już ten korektor raz i przy pudrze z
Beki wyglądają jak Sahara. Tu na razie jest ok. A beka jest nawilżającym pudrem, pamiętajcie. Więc ja nawet nie wiecie, jak ja zobaczyłam tester i tak poszłam się zapytać. Wiecie, ja nie mam zwyczaju w Sephorze, wiem, że macie testery i odsuwamy szufladę. I ja jednak zawsze mam tak, że chodzę, wybieram co chcę i później proszę tę konsultantkę, poproszę o podanie tego, tego, tego i tego. Nie wiem, ja się nauczyłam tak i głupio mi było, wiecie, odsuwać i ten, nie wiem, jakoś tak podchodzę do tego w dziwny sposób. Nevermind. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, wszystko mam. Na oczach, ja wiem, pewnie wam się kojarzy z jakąś endą paletą, którą mam. I tak i nie, bo to jest moja pierwsza paleta stricte, ale to stricte do oczu marki Urban Decay. Mówię stricte do oczu, bo pamiętacie, że mam twarz i oczy z tej palety i jeśli chodzi o cienie, to jestem bardzo zadowolona, nic się z nimi nie dzieje, więc musiałam sięgnąć po Naked Sherry, co ubolewam, dowiedziałam się, że bo jak kojarzycie paczki PR-owskie, chociażby Tati pokazywała też cały test na żywo, jest paleta do oczu, do twarzy, konturówka i pomadki. Wiecie, co jest dostępne w Polsce? Co będzie dostępne? Znaczy, dostępna jest paleta, a jeszcze będzie konturówki i pomadki. To, na czym mi najbardziej zależało, czyli pierwszy raz poza Hourglassem chciałam coś do twarzy. Nie, będę po prostu ściągać z jakiegoś sklepu. Przede wszystkim ja, wiecie, że uwielbiam robić zakupy na Cult Beauty. Niestety paleta uległa lekkiemu wypadkowi, bo to mi się już... Ale no... Ja nie wiem, ja nie miałam tych Naked, żadnych palet, no ale... Nie wiem, no... To nie jest typowo neutralna paleta. Pędzelka jeszcze nie używałam. Stwierdziłam, że zostawię dziewiczą. Nie chcę wam też zdobyć lustrą po oczach. Wykorzystamy karton. No powiem wam, że mocny, solidny plastik. Faktem łom mi się trochę, no przeżyję to. Ale... No, ale cienie? Wow. Wiadomo, mam już no, podobną trochę kolorystykę do tej... No, nie wiecie, jedną ręką. Trochę do tej. Bo też mamy właśnie takie brązy, takie ten. Ale... No, ale chcę. Nie ma to znaczenia. Oczywiście się już ubrudziłam. No, powiem wam, że faktem użyłam tylko trzech kolorów. Użyłam ten, ten i ten, bo musiałam ten. Bang Bang, Young Long, Young Love i Drunk. I powiem wam, że no ja jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o samą pigmentację tych cieni. Bo one też, no... No dla mnie bomba. Naprawdę, dla mnie... Jeśli chodzi o te palety, no to są jedne właśnie z lepszych. Wiecie, no, ja też od pewnego czasu po prostu rezygnuję z drogeryjnych palet, bo znam jakość, wiem, że no jestem w stanie mniejszym nakładem energii, pracy, czasu uzyskać lepsze efekty drogę Naked. Znaczy, Naked, ogólnie Urban Decay czy Too Faced, to już wolę jednak zainwestować. W suma summarum, ja mam cenę mówić, ale już do końca nie pamiętam. Paleta, tylko wiem, że 220. I puder z Too Faced był chyba za 145. Ale mówię, wszystko wam podlinkuję
na dole, podlinkuję oczywiście cały make-up, podlinkuję Wam właśnie też linki, tak, zostawiam Wam też linki do Sephory typowo właśnie, do tych produktów i też tam będziecie mieli cenę. Widzicie, ja się dzisiaj ogarnąć nie mogę po prostu, tak dawno do Was mówić. Przejdziemy teraz do makijażu twarzy. Zaraz z tego, że nie miałam różu, to chyba wziąłam z, tak, to wziąłam z tej palety. Ale no w końcu po 4-5, nie pamiętam od ilu lat, skusiłam się na bronzer z Benefit Hoola. Tylko, że ja koniecznie chciałam mniejszą wersję, bo wiem, że jest sławny, wiem, że jest super. Nie wiem, jak mi bardzo przypadnie do gustu. Wiecie, że teraz męczę swojego Hourglassa. I nawet stick z Rimmela porzuciłam, więc wiecie, tu jest naprawdę sporo, no i stwierdziłam, mini wersja, w razie czego, będzie to. W ogóle pierwszy raz miałam taki pędzelek, użyłam go, ale zrobiłam sobie więcej plam niż ten, a bronzer, widzicie, taki malutki, obawiałam się, że on będzie zbyt, wjechałam paznokciem. Zbyt jakiś taki, nie wiem, czy brązowy, czy co, czy, może zbyt brązowy jest, zbyt ciepły. No ale okazał się w miarę spoko rozblendowany z skośnym pędzlem, bo tym jeszcze nie umiem. Tak, przyznaję się do tego, że nie mam takich pędzli używać i naprawdę zdał egzamin. A jeśli chodzi o rozświetlacz, który mi się przepięknie błyszczy, który jest och, ach, ech, to też mini wersja Fenty Beauty i Hustler Baby, to jest w tym odcieniu. Ja oczywiście nakładanie go ubrudziłam wszystko. On jest taki rozgoldowy, mniej więcej. Nie jest jakiś taki mocny, ale on jest chciałam Wam pokazać, z czego on pochodzi, ale chyba Wam jednak nie pokażę, bo widzę, że gdzieś karton zgubiłam. A nie, dobra, mam. To jest z tego zestawu miniatur od Fenty Beauty Bomba Baby. Tak. Z tego, tak, bo zestaw się nazywa Bomba Baby, Bomb Baby i mamy rozświetlacz i błyszczyk w odcieniu Fenty Glow. Powiem Wam, że błyszczyk jak błyszczyk, no. Ja jestem przeciwniczką używania błyszczyków, czy ja nie znoszę błyszczyków, no bo one mi się kleją. Tak samo jest w tym przypadku. Ale no wiecie. Żeby nadać jakiś glow, cokolwiek, musi być spoko. Ale mówię, ja bardziej rozświetlacz, a że nie chciałam dużego, bo wiecie, mam tyle rozświetlaczy, że po co mi kolejne, no to stwierdziłam, że wezmę mniejsze. Wytuszowałam tuszem z marka Jacobsa, Velvet Noir. Daje one naturalny efekt, taki niemocny, ale no, do mocnego przydałyby się sztuczne rzęsy. Tu mamy tę tradycyjną szczoteczkę, tylko że ja mam ten tusz, miałam wcześniej go. Ja go miałam wcześniej właśnie w opakowaniu takim sześcianowym, teraz jest okrągły. Może z tamtym coś było nie tak? Nie wiem, tamtym ciężko się dokręciło, tu wiecie, raz, dwa i tyle. Ok, więc mamy rzęsy, mamy oczy. Kupiłam sobie też, czy kupię, mini Too Faced Better Than Sex Mascara. Też właśnie z podobną szczoteczką. Tak jak drugi rynek, nienawidzę takich szczoteczek. Po prostu aż mnie trzepie. Jak kupiłam kiedyś z L'Oreala, no to była masakra. A z Sephora, no, ogólnie perfumeryjne, sprawdzają się zdecydowanie lepiej. Mniej tego produktu nakładam, lepiej się nakłada, lepiej on wygląda na rzęsach. Nie wiem, co jest. Jeśli chodzi o brwi, stanowiło już jakiś czas temu, jakby ta promocja w Rossmanie, chciałam kupić sobie pomady do brwi. Ale że wiecie, promocja, wielkie boom, tego, tamtego, ja nic nie kupiłam.
No to stwierdziłam, że później sobie kupię tą słynną pomadę z Vivo, która jest rozpowszechniona, bo moja schana zaschła totalnie i tylko Duraline. Ale stwierdziłam, że wezmę sobie nowy próbowanie pomady z Benefitu. No więc no Benefit to produkty do brwi robi, więc może być wow. No. I tak sobie kupiłam. Ale koniecznie chciałam tą mniejszą wersję. To jest Benefit Brow Cabron. W odcieniu dwójka. Chyba. Już nie widzę innej adnotacji. Dwójeczka taka mała. Ja już pędzelek użyłam, bo ta pomada. Żałuję trochę, że nie kupiłam dłużej, bo no, ten słoiczek jest taki malutki. No, taki malutki, że ciężko się z tego nabiera, no ale człowiek uczy się na błędach. Tym razem kupię jednak dużą. Wiem, że może pomada jak pomada, czy nie pomada jak pomada, trzyma brwi, wygląda całkiem spoko, ale nic więcej niż po jednym użyciu wam nie za bardzo nie powiem. Plus jest taki, że mamy ten dodatkowy pędzelek. Od razu mi się przypomina, że w drogerii możemy dostać Paradise. Właśnie pomady do brwi z L'Oreala, który też ma dodatkowy pędzelek. Jakaś taka zbieg okoliczności. Ok. I kolejnym słynnym, po prostu cudownym produktem, jak panie zachwalają inni, no, bo się zapytałam, ale też słyszałam, jak dziewczyny tam rozmawiały, to jest żel do brwi z Anastasia Beverly Hills. Tu mamy 2,5 ml. Wiecie, że ja miałam swego czasu z Ailura taki przezroczysty i był spoko. Tu mamy krótszą szczoteczkę i podobno robi murbet. Nie wiem. To uczucie na pewno mokrych jest tym bardziej odczuwalne, bo przy Ailurze aż tak tego nie czułam, ale no, no zobaczymy, ile jest warte taki żel. Bo faktem dla mnie nakładanie pomady i żelu to się mija trochę z celem, bo pomada ma działać jak żel, ma działać jak cień i żel wiedzy. Ale wiecie, czego się nie robi, żeby testować wszystkie dziwne rzeczy. I to, co mam na ustach, to, co marzyło mi się, żeby kupić już od ilu lat? Musiałabym chyba odszukać się w pierwszy filmik Claire, gdzie pokazała właśnie ten produkt. To jest od Diora. Dior Addiction Lip Tattoo. Long Wear Color. Ja mam w odcieniu 351, w ogóle to jest z tej serii Backstage Pros. Pytałam się, podobno działa tak samo jak te standardowe. No. I powiem wam, że trochę mnie martwię, że to jest taki tint. Ale to może lepiej, że tint. Wyżera się w usta. I plus taki jest, że można po prostu na niego coś nałożyć. Podobno efekt, jeśli chodzi o trwałość, się nie zjada. Ma mentolowy zapach. Uwielbiam. Więc przy tym mamy też oczywiście efekt chłodzenia i te sprawy, ale no, to już nie o to chodzi. No, więc na przykład z ręki, jak szukałam koloru, nie mogłam go zmyć, a to był jeden z... taki nudowy... Niudowy w tonacji różowej to był jeden jedyny, bo reszta były za ciemne, a brąz była taka, no taki straszny brąz, co przypominało mi tylko jedno na ten brąz. No więc zobaczymy, ale ten mentol, ja na przykład nie czuję go na nosach, ale jak połącham rękę, to już czuję, więc no to jest coś, ten, ale no jest rewelacyjny. W ogóle przypomniało mi się, że mam jeszcze jeden podkład, a podkład typu cushion z Sephora, podkład w poduszeczce. Oczywiście jeszcze nie zdążyłam go ofocić, a tu wiecie co, mała nam banderola, więc zanim wam pokażę poduszkę, jak on wygląda, to dopiero wybaczcie, muszą być zdjęcia. Żeby zakończyć temat podkładów, to mogę wam w sumie jeszcze pokazać
miniaturkę podkładu z Narsa, które dostałam. To jest Velvet Matte Skin w odcieniu Medium. Nie, to jest Balm Base Foundation baza z podkładem. Nie wiem, muszę ogarnąć temat. To jest, bo chciałam ogólnie też pomadki z Narsa, bo z racji tego, że jest rozpowszechnione i ja to nawet wiem, że Make Up Revolution zerżnął do swoich nowych pomadek właśnie z opakowania z Narsa, to byłam ciekawa, jeśli chodzi o trwałość, no ale niestety u mnie w Sephorze już nie ma Narsa. Dlaczego? Mam jeszcze pędzle, ale zacznę od pielęgnacji. Kupiłam po raz kolejny opakowanie tych Pathology Flash Patch Night Eyes Gel. Tych płatków kolagenowych pod oczy z retinolem, peptydami, arniką. Wiecie, typowo pojedyncze zapakowanie. Ja obiecuję sobie chyba następnym razem kupię duże opakowanie, bo chyba duże opakowanie kosztuje 160 albo 140 zł, już nie pamiętam. I mamy dużo więcej sztuk, bo tu mam 5. Chyba 5, tak, 5 sztuk, a tamto ma dużo więcej, a to jest już moje drugie opakowanie, więc już wolamy w tamtym słoiczku, ale z tym razem te zużyję. I też mam maseczkę na twarz. Też właśnie z tej firmy. No jestem ciekawa, bo płatki mnie zachwyciły. Zobaczymy, jak maseczka też powinna być. Tu mamy mleko sojowe, mleko kokosowe, enzymy, ekstrakty z owoców i mleko. Zobaczymy. Marka może być super. I teraz przechodzimy do moich ulubionych rzeczy, czyli pędzle. Pędzli akurat nie używam jeszcze. Pierwszy jest z marki Sephora. Sephora Professional, chyba tak? I to jest ten do eyelinera. Ja go muszę umyć, bo jemu się trochę włoski poprzekręcały. No ale wiadomo, no to już nie idzie. No dlatego nie styk. Tak dziwnie. Ale jest ładnie ścięty. Zobaczymy, czy będzie mi się dobrze przy linii rzęs z nim rysować. No i plus opakowanie, że mogę na przykład sobie zabrać w podróż i nie uchodzę wszystko. A drugie to jest w końcu po tylu latach stwierdziłam, że nie ma co czekać czas na komplet pędzli. Zoeva. Nie wiem, niemiecka marka, ale ja nie będę kaleczyć języka niemieckiego. Wiem, że Zoeva też jest. Ok, więc tak, zaczynamy od mniejszego pędzla, czyli pędzel 129 z do rozświetlacza. No, powiem wam, że trochę, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że te pędzle mają jakieś krótkie rączki. Nie wiem, wydaje mi się, że to powinno być wszystko takie ten, ale jakieś takie krótkie faktem i on ma się nadawać pięknie do rozświetlacza. W ogóle to właśnie jest tak malutkie. Wiem, że mega pani jeszcze była tak wspaniała, bo były dwa ostatnie chyba pędzle. Nie, trzy ostatnie i jakoś szukałam jest zaplecza takiej, który nie ma w ogóle żadnego włosia, więc no, powiem wam, że też super. No bo nie chciałam od razu, żeby miał włoski zgniecione. Ale pędzle w sumie kupowałam na samym końcu, więc opakowanie, no to nie jest jakieś trzepnięte byle w czym. Tak samo, no tutaj też mamy już trochę lepiej zrobione, więc od razu, o inaczej, bo pamiętacie? Trochę brudne, że wam go pokazuję. Ja mam na przykład ten pędzel do podkładu. Muszę go w ogóle umyć. Nieużywany. Z tej zwykłej serii Sephora. I on już na przykład nie był tak zabezpieczony.
On był chyba w takiej nasadce tylko. Znaczy też inaczej. No i mój pierwszy zestaw to jest róż goldowy. No i oczywiście kosmetyczka, wiecie. Może. Ja mam ten. W ogóle jak otworzyłam kosmetyczkę, to mnie zatkało, bo tu jest jedna kieszonka. A tu jest druga. Więc no pewnie mam, że szacun. No, kosmetyczkę, no. Wiecie, zawsze się to przyda. I zestaw po 10. 8 pędzli. Te mniejsze, wiadomo, są zabezpieczone tylko w folii. Te takie jakieś puchate, bardziej się naelektryzował, jest w tulej. No to też mam, kurczę, wrażenie, że takie jakieś małe. Nie wiem, może ja już mam schizy, nie wiem, jakie normalne zalewa. No bo to chyba nie jest wersja podróżna. Muszę wiecie co zobaczyć. Boż wiecie, w porównaniu do wszystkich pędzli, które mam, no to wypadają jakieś małe. Na przykład kolejne, mówię kolejne, bo naprawdę już kolejne. Ścięty do eyelinera. Nie wiem, ile już mam takich ściętych. Chyba 5. To mi się coś wydaje. A używam tylko tak naprawdę jeden z Hakuru. Tak, tylko ten Hakuru. Używam, jeśli chodzi o kreski, resztę. No, więc powiem. Stricte tu do rozświetlacza nie było, dlatego kupiłam ten mały. No i co? I to by było na tyle. Przebrnęliśmy, bardzo długo nam to zajęło. Moje zachwyty, wiecie, komentarze i wszystko w ogóle standardowo. O. Widzicie? Tint już mi zasnął. No, ten palec jest brudny z cieniem, ale nic. Pachnie nieziemsko. Dobra. Pani, dajcie znać, czy używaliście cokolwiek z tego, czy może jakąś macie inną pomadę, która nie jest z Anastasii Beverly Hills. Od razu uprzedzam. Podkład w poduszce cushion z jakiejś innej dobrej marki, coś tego typu, dajcie znać. Bronzery, rozświetlacze. Czy bronzery z Too Faced i rozświetlacze mają sens? Jeśli macie, to dajcie znać, bo nie. Czy warto kusić się na te serduszka. Więc kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!